trenera ekipy przyjezdnej? No cóż, jeszcze nie ochłonąłem, powiem szczerze, po tym meczu. Mecz bardzo ładnie nam się ułożył. Kontrolowaliśmy wydarzenia praktycznie do 60 minuty. Potem zespół jakby troszeczkę zaczął panikować i nie potrafiliśmy jakby utrzymać piłki, nie potrafiliśmy skontrolować. No i przydarzyły nam się dwa błędy, które doprowadziły do remisu. Ale jestem pełen podziwu dla chłopaków, że jeszcze szukali zwycięstwa i no, nadarzyła się taka sytuacja, rzut rożny wykorzystany. Super, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Szkoda, że sędzia tylko chciał zepsuć to widowisko w ostatnich minutach. Uważam, że karnego absolutnie nie było. W takim gąszu się nie dyktuje rzutów karnych, bo to nie było faulu, absolutnie. Tam był być może kontakt ramię w ramię, ale absolutnie ja nie dopatrzyłem się żadnego. Tak. I po prostu mamy troszeczkę żal, że sędzia prowadził bardzo dobrze zawody, ale pogubił się w ostatniej minucie meczu. Dziękuję bardzo. No niestety musimy przełknąć tą gorzką pigułkę. Przegrywamy mecz. Natomiast jeśli jednego nie możemy zarzucić naszym chłopakom charakteru. Robili wszystko, co mogli, żeby odwrócić losy tego spotkania. Zabrakło nam milimetrów do tego, żeby zdobyć przynajmniej jeden punkt. Przed nami kolejne mecze. Cieszę się bardzo, że drużyna jest charakterna i mam nadzieję, że w następnych meczach udowodni i pokaże, że jest w stanie rozstrzygać te mecze na swoją korzyść. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam Państwa. Ja mam pytanie do trenera Berlina. Dlaczego w tej 60 minuty drużyna to mi nie przypominała tego zespołu, który był publikiem za drugim kresem? Wiedzieliśmy o tym, że dzisiaj będziemy rozgrywali mecz zarówno z przeciwnikiem Wigry Suwałki, jak również samymi sobą. Ten mecz wygraliśmy w ostateczności, natomiast właśnie te 30, 60 minut nawet mówicie, być może było spowodowane tymi ostatnimi prestiżowymi meczami, że ten poziom emocji był bardzo duży i dzisiaj trzeba było faktycznie zawalczyć samym sobą. Tym chłopakom się to naprawdę udało. Ja z całego serca im gratuluję tego meczu. Ja wiem, że oni się podniosą, wiem, że jeszcze dadzą nam dużo szczęścia. I z tego miejsca również chciałbym podziękować kibicom. Fantastyczne wsparcie. Dziękuję.